Cześć, witam Was w czwartym już odcinku programu Świeckim Okiem. Wojtek Grzywacz. I Jakub Jóźwiak. Cóż, zbliżamy się do końca roku pańskiego 2019. Sporo wydarzeń się działo i na świecie, i także w Kościele. Myślę, że byśmy mogli zrobić takie krótkie podsumowanie. No, poczynając od stycznia, gdzie były Światowe Dni Młodzieży w Panamie. 700 tysięcy ludzi zgromadziło to wydarzenie. No i właśnie, Wojtku, bo Światowe Dni Młodzieży, szczególnie na młodym, to się kojarzą z Krakowem, 2016 rok. Jak myślisz, jaka jest istota w ogóle tego wydarzenia? No, ja na początek tak trochę prywatnie powiem, że niestety nie byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, ale to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Starałem się jakoś to śledzić. Też to był taki czas, że akurat wtedy miałem żniwa w domu, więc no, na tyle i na ile potrafiłem, starałem się to śledzić. Ale to naprawdę dla nas młodzieży to szczególne wydarzenie, bo przede wszystkim na pierwszym miejscu ja bym tutaj wskazał bliskość z Ojcem Świętym, czyli no, jakby nie mówić, z głową Chrystusa, z widzialną głową Chrystusa tutaj na ziemi. I to jest szczególne. No, też ze względu dla nas Polaków, może dlatego, że to zapoczątkował Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, i że on był Polakiem, tak? Czyli te dwie rzeczy, papież Polak właśnie i to, że on to rozpoczął, tę piękną tradycję, jest dla nas taką szczególną motywacją, że nawet jeśli te Światowe Dni Młodzieży teraz odbywały się w Panamie, czyli po drugiej stronie oceanu... I też warto podkreślić, że w styczniu, a zazwyczaj one się odbywają tak w czerwcu, w lipcu. Tak, tak. I właśnie dlatego, że też się odbywały w takim miesiącu zimowym, to mimo to wielu Polaków tam, wiele młodzieży polskiej tam ruszyło i tam w jedności z Ojcem Świętym modliło się za młodzież, modliło się za cały świat, o pokój na świecie, bo... To jest naprawdę bardzo ważne i też myślę, że to jest pewna taka łaska dla nas, że mamy papieża, który ma dobry kontakt z młodzieżą. Ja nie mówię, że Benedykt XVI, mój ukochany, że Jan Paweł II, też mój ukochany, nie miał dobrego kontaktu z młodzieżą, bo mieli bardzo dobry kontakt. Że to jest też taka łaska, że każdy papież ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą i że młodzież naprawdę tych swoich pasterzy podziwia. I to jest taka dobra okazja, żeby też dać świadectwo światu, że młodzież jest naprawdę dobra i że w dużej mierze szuka dobrego i może czasem się gdzieś tam pogubi, ale naprawdę chce znaleźć prawdę, chce odnaleźć prawdę i to jest też takie piękne świadectwo, że nasza młodzież, nie tylko polska, ogólnie światowa młodzież też chce iść za Chrystusem właśnie. Też bardzo mi się podobało motto, hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Myślę, że to też właśnie podkreślenie, że tak naprawdę Maria bardzo się przyczyniła, odegrała bardzo ważną rolę w naszym zbawieniu, no bo urodziła Chrystusa, a jak wiemy, często w obecnych czasach jest pomijana albo wyśmiewana. Tak, no to jest, to już można by powiedzieć, jest nawet temat na oddzielny odcinek, ale tak, no, to podkreślenie roli Maryi, tej, która najbardziej zawierzyła Bogu, która była jedyna z ludzi bez grzechu i która swoim przykładem pokazuje nam tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o wiarę. Bo my no, tak naprawdę, jeśli spojrzymy na Maryję, to mamy najpiękniejszy przykład tego, jak Bogu zawierzyć i jak mieć siłę, żeby Jego plan właśnie wcielić w życie. To jest często trudne, ale Maryja nam pokazuje najpiękniej, jak to zrobić. Cóż, przypomnijmy tylko, że następne Światowe Dni Młodzieży już w 2022 roku w Lizbonie. Troszkę bliżej. I może lepszy termin będzie. No i w każdym razie przejdźmy do następnego ważnego wydarzenia z życia Kościoła. Spotkanie Ojca Świętego Franciszka w Abu Dhabi w lutym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tutaj już zaczynają się budzić pewne kontrowersje wśród niektórych katolików, szczególnie tak zwanych konserwatystów. No, spotkanie w Abu Dhabi, przede wszystkim chodzi tutaj o to, że po nim została wydana taka kontrowersyjna deklaracja, w której takim najbardziej dyskusyjnym punktem było to, że było tam napisane, i papież Franciszek to niestety podpisał, to, że Bóg zamierzył to, żeby było wiele religii, że on chciał to i że on to zaakceptował i że on
to w jakby pozytywny sposób akceptuje i toleruje, tak? No to jest niestety, no to po prostu się mija z takimi prawdami wiary, jak to, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Dzisiaj o tym się rzadko mówi, ale taka jest nasza wiara, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Oczywiście tutaj by trzeba było wejść w szczegóły i Sobór Watykański II to wyjaśnia, że Kościół to nie tylko instytucja, ale Kościół to też lud Boży. I te stopnie przynależności do Kościoła są różne. I także ktoś, kto nigdy nie znał Chrystusa, on nawet w sposób taki nieświadomy może do Kościoła należeć. Ale tutaj to, co zostało napisane, czyli to, że Bóg chciał różnorodności religii, no to jest już naprawdę dyskusyjne. I też tutaj trzeba podkreślić, że biskupi z Kazachstanu, którzy chwilę później byli podczas wizyty Ad Limina Apostolorum, czyli takiej cyklicznej wizyty biskupów z danego kraju właśnie u papieża, oni poruszyli ten temat i papież przekazał im, że nie takie były intencje. Nie chodziło o to oczywiście, że Pan Bóg chciał, żeby było wiele religii, tylko że no, przez po prostu grzech pierworodny i przez te wszystkie zawirowania, no tak w sposób przez Boga niezaakceptowany, ale no, wynikający z ludzkiej woli, tak się stało. I papież Franciszek też powiedział tym biskupom, że oni mogą przedstawić to jego stanowisko, które on z nimi wyraził. I też ci biskupi, między innymi biskup Atanazy Schneider, on to przedstawił właśnie, że papież Franciszek ma taką interpretację, która jest zgodna po prostu z naszą wiarą. I też tutaj trzeba podkreślić to, że niestety no za tym powinny pójść też takie kroki, żeby to zostało w tym dokumencie też poprawione. No, ale dokument pozostał bez zmian niestety, no ale cieszy przynajmniej to, że stanowisko papieża jest tutaj jak najbardziej katolickie, chociaż tekst do końca niestety tutaj o tym nie mówi i różne wątpliwości niestety pozostawia. Cóż, też tegoroczne święta wielkanocne nie były dla chrześcijan na całym świecie radosne, szczególnie na Sri Lance, gdzie były zamachy terrorystyczne, zginęło sporo osób. To nawet jest najbardziej znana taka, można w cudzysłowie powiedzieć, wizytówka, albo inaczej, symbol tych zamachów, że jest Jezus Chrystus zmartwychwstały, ale pełen we krwi. Pełen we krwi, tak, bo no to jest straszne, bo prześladowania chrześcijan, też ostatnio o tym papież Franciszek wspomniał, że męczeństwo, czyli to, co właśnie też ci ludzie na Sri Lance doświadczyli w ostatnie święta, to jest część naszej wiary, tak? I Kościół też został zbudowany na krwi męczenników i chyba dzisiaj za mało o tym mówimy. Za mało mówimy o męczeństwie chrześcijan. Dużo mówimy o różnych innych problemach, innych ludzi, ale myślę, że te proporcje nasze są zachwiane, bo liczby są naprawdę przerażające po prostu. To, ile chrześcijan ginie za wiarę, to jest naprawdę, no naprawdę coś, nad czym powinniśmy się zastanowić i coś, co też oczywiście jest dla nas wielkim świadectwem wiary, bo też to nas jakby stawia w takim zamyśleniu, co my byśmy zrobili, czy my byśmy mieli taką wiarę, żeby też oddać swoje życie. No ale przede wszystkim no to, co my możemy zrobić, to przede wszystkim jedność w modlitwie z nimi. Jedność w modlitwie za chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie czy w innych państwach muzułmańskich na przykład. Są przede wszystkim instytucje, akcje różne, gdzie na przykład pomoc Kościołowi w potrzebie, gdzie Polacy hojnie się składają właśnie, żeby wesprzeć tamtejszych chrześcijan. A właśnie zauważyłem, że często jakbyśmy się skupili na tym, że chrześcijaństwo jest w Europie, ewentualnie w Ameryce, no bo tam jest większość chrześcijan, ale się pomija w ogóle tych z Bliskiego Wschodu, z Egiptu, a także z Dalekiego Wschodu, bo oni poszli trochę w zapomnienie. Tak, no a mi się wydaje, że teraz wręcz jest inaczej, że to chrześcijaństwo w Europie, czy w tych takich rejonach stricte, które były od dawna chrześcijańskie, ono wręcz niestety zamiera, a właśnie takie regiony jak Afryka, jak właśnie Daleki Wschód, też Bliski Wschód, Azja, tam chrześcijaństwo kwitnie, chociaż tam jest prześladowane, ale tam kwitnie właśnie. I to też jest może dla nas
coś takiego, taki powód do refleksji, żebyśmy się zastanowili, dlaczego tak jest. Bo ta wiara, też kardynał Robert Sarach mówi o tym, że dzisiaj Europa pod względem takim duchowym wymiera i on pochodzi z Afryki, tak, z Gwinei. I on mówi, że to właśnie w Afryce dzisiaj chrześcijaństwo się z niesamowitą siłą, z niesamowitą szybkością rozprzestrzenia, tak jak to było na samym początku. Tak? Pamiętamy, jak chrześcijaństwo z tego malutkiego terenu, gdzie narodził się Jezus Chrystus i gdzie działali apostołowie, jak ono się rozprzestrzeniło na cały świat. I myślę, że tutaj właśnie musimy z niesamowitym szacunkiem patrzeć właśnie na chrześcijan, nie tylko tych bliskich nam z Europy, ale też właśnie szczególnie na tych chrześcijan, którzy są daleko, o których na co dzień nie mówimy, nie myślimy i o których też czasem zapominamy. Wspomniałeś właśnie, że w Europie między innymi Kościół wymiera. Myślę, że to jest też element tego, że na przykład w Polsce zaczęło się propagować i promować w cudzysłowie taką ideę, że Kościół katolicki to szczególnie księża pedofile, że próbuje się przedstawić, że Kościół katolicki to jedna wielka pedofilia? No to na pewno ma swój wpływ. To na pewno ma swój wpływ na to, że Polacy, Europejczycy odchodzą od Kościoła. Wiemy, jak to też w Irlandii wyglądało. Irlandia, bardzo katolicki kraj, a dzisiaj no tam różne przykre rzeczy się dzieją pod względem takim właśnie katolickim. I no to jest na pewno pewna kampania uderzona w Kościół, wymierzona w Kościół, poprzez którą chce się zabić ducha polskiego, no bo duch polski jest duchem katolickim, no nie da się ukryć. No pamiętajmy, że Kościół katolicki odegrał znaczącą rolę w trakcie zaborów, także w okresie okupacji niemieckiej, a później okresie PRL-u, gdzie tak naprawdę gdyby nie Kościół katolicki, no to naród polski by nie przetrwał, moim oczywiście, zdaniem. Oczywiście, i tutaj można by długo mówić o tym, ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że problem pedofilii jest. Oczywiście jest w Kościele, tak jak jest w innych środowiskach. Święty Jan Paweł II już zapoczątkował taką czystkę właśnie, że trzeba poruszyć ten temat, że są nadużycia seksualne niektórych księży i po prostu trzeba ich usunąć. Tak, dokładnie. I też myślę, że oczywiście Kościół jest tym, który ma być znakiem sprzeciwu wobec świata i ma być znakiem takim, po prostu ma pokazywać nam Chrystusa. Jeśli nawet jeden taki przypadek gdziekolwiek się zdarzy, trzeba go po prostu wypalić gorącym żelazem. I tutaj nie ma w ogóle żadnych dyskusji. Jeśli ten film, bo ukazał się ten film, myślę, że o tym samym myślimy, ten film, tylko nie mów nikomu. No, intencje reżysera były jakie były, tutaj chyba nie musimy się w ogóle spierać na ten temat. Ale no, jeśli ten film w jakiś sposób miałby pomóc też Kościołowi Polskiemu w walce z pedofilią, to bardzo dobrze. No i trzeba to wykorzystać i trzeba to zło, które niewątpliwie jest i się czai, no i no bo weszło do świata, tak, przez grzech pierworodny i z tym złem trzeba się po prostu z całą mocą rozprawić. A co ciekawe, szczególnie ci prawicowi dziennikarze i też tradycjonaliści, znaczy generalnie katolicy, zauważyli, że ci księża, w cudzysłowie, bohaterowie tego programu, tego filmu, to tak naprawdę byli agenci komunistyczni. No, to też, no tutaj ksiądz Isakowicz-Zalewski dużo o tym mówił, między innymi, no właśnie komuna tak działała, że oni... Próba ośmieszenia Kościoła. Tak, oni mieli różne haki na księży też. No też trzeba otwarcie powiedzieć, że komuna wysyłała swoich agentów do seminarium, żeby Kościół zniszczyć od środka. I to nie jest żadna jakby tajemnica. I właśnie ten mechanizm testu tutaj w tym przypadku działał. No ale... Skoro to jest ksiądz ma być przede wszystkim, no dla nas ksiądz jest drugim Chrystusem, powinien być drugim Chrystusem tutaj właśnie na ziemi. I nie można też, bo niestety taki mechanizm jest. Generalizować, że wszyscy księża nagle. Generalizować, ale też nie można przyjąć takiego mechanizmu, żeby za wszelką cenę bronić instytucji kosztem ofiar, bo też takie błędne pojęcie dobrego imienia Kościoła istnieje, żeby to gdzieś tam zepchnąć na bok, tak, żeby tylko Kościół nie oberwał. A
A Kościół obrywa wtedy, kiedy są ofiary pedofilii, kiedy one potem są pozostawione same sobie też. Chociaż mnie to ciekawi, że zawsze pedofilię przedstawia się, że to jest właśnie Kościół, że tam są wszyscy zboczeńcy, ale tak naprawdę ile razy była afera, że na przykład nauczyciele czy też aktorzy, szczególnie właśnie w Hollywood była afera, że właśnie dzieci były wykorzystywane seksualnie, jakoś strasznie cicho to jest. No tak, no tutaj tak jak już to od tego wyszliśmy, że przede wszystkim dlatego to jest tak nakręcane w przypadku Kościoła, no po prostu, żeby Kościół zdeprecjonować. No i tak jak mówiłeś, tam te przypadki pedofilii wśród celebrytów, one też były tym właśnie, temu mainstreamowi były znane, a mimo to o tym się nie mówiło w ogóle, tak? To było gdzieś tam zamilczane, a tak naprawdę tam też był ten problem i teraz też to wychodzi. Tam w Polsce także niektórzy tam celebryci byli o to oskarżeni i może no powinniśmy się tym zająć z taką samą motywacją, jak niektórzy to robią w przypadku Kościoła. No bo tutaj nie można mieć podwójnych standardów, że tak, że celebryci okej, a Kościół nie okej, tak? Albo na odwrót. Nie można. Po prostu czy tak, czy w tym przypadku to jest to samo obrzydlistwo i z tym samym obrzydlistwem trzeba tak samo silnie walczyć. Cóż, kolejnym tematem, który wydarzył się w tym roku, synod amazoński i drugi chyba po Abu Dhabi spotkanie, czy też w tym przypadku już synod, że są kontrowersje, że znowu katolicy, można powiedzieć, że są podzieleni między na tych tradycyjnych, którzy krytykują synod amazoński, tych modernistycznych, którzy chwalą. Mhm. Tak, no, ja bym tutaj, już o tym mówiliśmy szeroko w naszym pierwszym odcinku, ja bym tutaj wyszedł od tego, że właśnie te nazywanie katolików tradycyjnymi, modernistycznymi, to też nie jest do końca, uważam, że dobre, bo jeśli mówimy o kimś, o katoliku, który jest w pełni katolicki, czyli w pełni akceptuje wiarę chrześcijańską, wiarę katolicką, wiarę apostolską, jeśli o nim mówimy, że on jest powiedzmy tradycjonalistyczny czy katolicki, to też jest przypinanie mu jakiejś takiej politycznej łatki. Albo się segregować też, tak, można powiedzieć. Tak, się segregować. No, ja wychodzę z takiego założenia. Albo ktoś katolikiem jest, albo nie. Nim nie jest. Jeśli sprzeciwia się jakimś prawdą wiary chrześcijańskiej, no to wtedy automatycznie przestaje być katolikiem. No bo albo się przyjmuje wszystko, albo się nie przyjmuje niczego. Tak jak papież Benedykt XVI powiedział, że Kościół to nie jest supermarket, gdzie sobie tam wybieramy jakieś wygodne dla nas przykazania, wygodne dla nas normy postępowania, tylko albo przyjmujemy wszystko, albo odrzucamy też wszystko. Nie ma tutaj jakichś półśrodków. Oczywiście tutaj też trzeba to zniuansować, bo są jakieś wątpliwości u każdego człowieka i gdzieś czasami coś nas w sumieniu ciężko nam jest przyjąć, ale to trzeba przemodlić, to trzeba w stanie łaski uświęcającej mocno przemyśleć i poprosić Ducha Świętego, żeby On nas oświecił i pozwolił nam przyjąć to, bo wierzymy, że wszystko, co mówi nam Kościół, jest tym, czym powinniśmy żyć, żeby zostać zbawionymi. Tak? No i w przypadku synodu amazońskiego tutaj pojawiły się takie wątpliwości. Tam wielu biskupów, też kardynałowie wyrażali pewne tam obawy, tak, między innymi tam w związku z tymi święceniami przede wszystkim mężczyzn żonatych, tak zwanych vili probati. No mówię, ja myślę, że na ten moment najlepiej będzie, jak poczekamy na adhortację papieża Franciszka i zobaczymy, co będzie, tak? Bo na razie to no wiemy, że jest sporo takich kontrowersji, sporo jest postulatów różnych biskupów, którzy chcieliby troszkę wiarę Kościoła zmienić, no ale zobaczymy ostatecznie, co będzie w dokumencie, bo ten dokument tak naprawdę będzie już się bezpośrednio do nas odnosił, bo my już będziemy wtedy jakby związani, żeby ten dokument jako chrześcijanie, jako katolicy przyjąć i zobaczymy, co wtedy będzie. Także trzeba się modlić i poczekać na to, co będzie. Myślę, że to jest takie najbardziej rozsądne rozwiązanie na ten moment. Cóż, ale takim pozytywnym akcentem, żeby zakończyć ten odcinek, to będą dwie istotne beatyfikacje. Prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i księdza arcybiskupa Fultona Sheena. Tak, o księdzu arcybiskupie Fultonie Sheenie żeśmy już rozmawiali. No niestety miała być w tym roku beatyfikacja, została przełożona, tak jak żeśmy już o tym mówili. Nie wiadomo, kiedy będzie, jak na razie na ten moment nic nie wiemy.
oby było jak najszybciej, tak? Oby była jak najszybciej, bo to będzie z korzyścią dla całego Kościoła, ale już na pewno wiemy, że w przyszłym roku będzie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. No i to jest naprawdę bardzo wyczekiwana beatyfikacja przez wielu Polaków, bo rola, jaką odegrał kardynał Wyszyński, nie tylko w walce z komunizmem, bo o tym się głównie mówi, tak? Ale kardynał Wyszyński wielką, też ja myślę, że to na to trzeba zwrócić uwagę, że on wielką rolę odegrał przede wszystkim w takim przybliżaniu ludzi prostych do Kościoła, bo niektórzy próbowali dzielić, tak, że Karol Wojtyła to był ktoś, kto był bliżej intelektualistów, a kardynał Wyszyński znowu był bliżej tych, którzy byli ludźmi prostymi, tak, chłopami czy tego typu właśnie mniej wykształconymi ludźmi. Ale święty Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu nieraz podkreślał, że wszystko zawdzięcza księdzu kardynałowi Wyszyńskiemu. Dokładnie, bo i ta rola kardynała Wyszyńskiego jest nieoceniona. I myślę, że ten czas, który pozostał teraz do jego beatyfikacji, czyli no pół roku można powiedzieć, tak, myślę, że trzeba wykorzystać w taki sposób, żeby jak najbardziej go poznać, jak najbardziej poznać jego nauczanie, bo to jest wielkie bogactwo i myślę, że przez te pół roku my jako Polacy powinniśmy sobie właśnie obrać za cel lepsze poznanie kardynała Wyszyńskiego. Tym bardziej, no może starsi pamiętają dobrze jeszcze posługę kardynała Wyszyńskiego, jego pasterzowanie, ale my jako młodzi ludzie no nie mieliśmy tej okazji. Nie pamiętamy po prostu. Jedynie z opowieści, jedynie z książek, jedynie z internetu wiemy o nim. Tak? A myślę, że tutaj naprawdę jest czego się po prostu tutaj w tym przypadku nauczyć od kardynała Wyszyńskiego. I tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Przypominam, że to był ostatni odcinek w tym roku. I do zobaczenia już w 2020 roku. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.